Dobry skrót ubiegłego sezonu najlepszej ligi świata. Przynajmniej tak o niej mówią jej fanatycy, ale oni też od 15 lat toczą walkę o to, czy to Messi, czy Ronaldo jest lepszy, więc nie wiem, czy jest sens ich słuchać. Pierwsza kolejka była taka słaba, że aż muszę pokazać mecz Getafe z Atletico. Dwa zespoły, które stawiają bardziej na walkę wręcz niż grę piłką, zaszczyciły nas trzybramkowym widowiskiem i tlenionymi włosami. Ale to nie koniec pierwszej serii gier. Zawodnicy Almerii, to jest ten zespół z piłką do kosza na herbie, postawili naprawdę ciężkie warunki królewskim. Pudła Benzemy nie pomagały w odrabianiu wyniku. Jeżeli chcecie zobaczyć 15 najgorszych strzałów Francuza z tego meczu, to wpiszcie sobie Benzema 15 w wyszukiwarkę Google. Benedyktyńska praca doprowadziła gości z Madrytu najpierw do wyrównania, a potem świeżo wpuszczony Alaba dał wymarzone zwycięstwo z mocarną Almerią. Tabela po pierwszej, nic tutaj ciekawego nie ma, więc przejdę dalej. Kiedy ten mecz się rozgrywał, każdy kibic Barcelony myślał, że Lewandowski będzie napastnikiem na lata. Z perspektywy czasu wiemy, że będzie raczej napastnikiem do lata, ale bramek na hiszpańskiej ziemi w meczach z Farmerami nikt mu nie odbierze. Po tym spotkaniu do swojego dorobku dumnie dopisał 2 gole, a miłośnicy Blaugrany ponownie dopisali nowy Messi do nazwiska Ansu Fatiego. To już chyba po raz 24, ale jak to mówią, nadzieja matką głupich, co idealnie się wpisuje w to środowisko. W trzeciej kolejce znowu pokażę Almerię, ale to nie dlatego, że jestem fanatykiem tego zespołu, a dlatego, że Sevilla z nimi przegrała. Przejdźcie przegrać z nimi. Oni pewnie na treningach nie grają w piłkę kopaną, a w koszykówkę. Zresztą, najlepiej o fakcie ich słabości świadczy to, że nawet Real Madryt był w stanie ich pokonać. Już możemy zacząć oceniać formę poszczególnych zespołów. Teraz każdy facebookowy ekspert może napisać, czy był zadowolony z dyspozycji swojego ukochanego klubu. W czwartej serii gier jako najciekawszy pojedynek wybrałem mecz Valencia-Getafe. Nie żeby kogokolwiek obchodził, ale padło dużo bramek, a wiadomo, że duża liczba bramek w środowisku piłkarskim jest niemal synonimem dobrego futbolu. Urodziwe bramki były przeplatane tymi, w których zawinił bramkarz. Złośliwy powiedziałby, że najlepsze zagranie bramkarza to to, kiedy wychodził ze stadionu po meczu, ale ja powiem, że to nie był udany dzień golkipera. Przechodzę do kolejnego spotkania, które odbyło się w piątej kolejce. Duma Katalonii i duma Polaków. Przynajmniej wtedy, bo teraz to nazewnictwo się trochę zmieniło. W każdym razie, goście przejechali się po oponentach w przenośni i dosłownie, jeżeli ktoś zwrócił uwagę na drugą bramkę. 0-4 i ta wygrana pozwoliła zachować Barcelonie kontakt z pierwszym miejscem. W szóstej kolejce odbyły się derby o panowanie w Madrycie. Archaiczne twory Simeone kontra płaczki z Twittera Ancelottiego. W czasach obecnych nie ma nic gorszego niż bycie skancelowanym w internecie, więc gospodarze po długich naradach wynegocjowali porażkę małą różnicą bramek. W siódmej kolejce Girona mierzyła się z Realem Sociedad. Ten mecz ma sporo punktów wspólnych z Pandora Gate. Dlaczego? Otóż działo się dużo i było ciekawie, ale ludzie i tak szybko zapomnieli. Nie wiem, czy piłkarze po tym meczu wydawali jakieś spierdolone oświadczenia, ale chyba nie, więc to tyle z podobieństw. Gospodarze, zanim stali się niespodziewanym kandydatem do tytułu, musieli kilka razy dostać w łeb, srogo się rozczarować i popatrzeć na wyższość rywala. Tutaj ta wyższość była dwubramkowa. Zespoły z najbardziej odklejonym fanbase'em zmierzyły się ze sobą w ramach dziewiątej serii gier. Zwycięzca tego pojedynku zgarnie nie tylko prestiż kobiety i pieniądze, ale również płaszcz przegranych i 3 punkty przewagi nad drugim miejscem. Ulubiony TikToker każdego Polaka robił co mógł, ale to i tak było za mało. Bolesna porażka 3-1 skutkuje okopaniem się królewskich na pierwszym miejscu. Kolejny tydzień przyniósł mecz dla pasjonatów. Real Valladolid kontra Celta Vigo. Zespoły ulokowane są mniej więcej w środku tabeli, można powiedzieć, że są to zwykli przeciętniacy, jednak w tej wybitnej lidze nawet takie zespoły potrafią dać tak wybitne widowisko. Serio, nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem, żeby tyle rzutów karnych zmarnowano podczas jednego meczu. W 11 kolejce przygotowałem aż 2 mecze. Spotkanie numer 1 to wyśmienite popisy najinteligentniejszego piłkarza, jaki stąpał po ziemi, czyli Dembele. Chłopak zanotował 3 asysty, a jedna z nich to była do Roberta. Z racji tego faktu śle pozdrowienia z polskiej ziemi do Paryża. Nie zapominajmy, że on obecnie gra w PSG po napluciu na Barcelonę, co dodaje mu kolejny plus. A drugie spotkanie z tej kolejki to Real Madrid kontra Sevilla. Goście zdobyli w tym spotkaniu bramkę i patrząc na ich formę, to można powiedzieć, że to tak jakby już wygrali, oczywiście mentalnie, bo zespół twitterowych aferzystów nie przepuści okazji do zdobycia 3 punktów grając z frajerami.
Tabela prezentuje się następująco, kolejny fascynujący sezon w pełni. Atletico Madryt, chcąc nie odpaść z pościgu za Realem i Barceloną, przegrało z Cadizem. Nie wiem, jak się odmienia nazwa tego klubu, ale to jest nieważne. João Félix chciał ratować sytuację i zrobił coś, czego nie robi za często. Zdobył bramkę, a właściwie dwie bramki, ale co to zmienia, jak chłop z Cadizu ładuje gola na 3-2 swoim przyrodzeniem. Rayo Vallecano. Ja myślałem, że to nazwa jakiegoś trunku. Okazuje się, że to klub piłki kopanej, który w dodatku potrafi spłatać niemałego figla liderowi tabeli. Eder Militao, powalając rywala, wywalczył prowadzenie dla gości, jednak ktoś tam na górze nie chciał, żeby 3 punkty trafiły do Madrytu. W sumie to chyba nie chciał, żeby jakiekolwiek punkty tam trafiły. Żeby nie było, że dyskryminuje jakiś zespół, to w 15 kolejce pokażę wam, jak gra Elche. Chociaż oni to bardziej zasługują na pokazywanie w cyrku. Do tej pory zgromadzili zawrotne 4 punkty, a o stanie tego zespołu najlepiej świadczy fakt, że bramkę strzelił chłop z różowymi włosami, a Morata kręcił ich obrońcami niemiłosiernie. Rozumiecie? Morata w tym meczu wyglądał jak brazylijski Ronaldo z najlepszych czasów. Ten sam Morata w innych meczach ma problemy, żeby na pustą bramkę trafić. Szczyt szczytów. Prawie połowa sezonu, a na szczycie mamy punktowy remis, natomiast na dnie mamy Sevillę. 16. kolejka to szlagier, Atletico kontra Barcelona. Dembélé, ten co gra w Paryżu, przypominam fanom Blaugrany, wyprowadził swój zespół na prowadzenie i to tyle, więcej bramek nie będzie. Jednak jest jeszcze jedno ciekawe zdarzenie. Doszło do bitwy między dwoma zawodnikami i jeden z nich zastosował bardzo nieczysty ruch, tarmosząc przyrodzenie rywala. Pojedynek kończy się remisem, a mecz wygraną Barcelony. Real Sociedad walczy o trzecie miejsce i w przeciwieństwie do Atletico nie dają dupy w co drugim meczu, przekonało się o tym Rayo. Uznajmy, że to tabela w połowie sezonu. W 20. kolejce Mallorca pokonała jakichś frajerów, w 21. kolejce walcząca o utrzymanie Almeria wylewała krew, pot i łzy na murawę, żeby tylko urwać jakiś punkcik Realowi Betis. Niestety to nie jest romantyczna historia produkcji Disneya, więc gospodarze dostali na łeb i tak. Podczas pierwszych derbów Madrytu wygrał Real, powinniście to pamiętać, o ile nie macie demencji. Dlatego dla zróżnicowania te derby Madrytu wygrał Real. Nie no, żartuję, remis był. 23 kolejki za nami i królewscy dzięki serii remisów, których nie pokazałem, no bo po co, oddalili się od Barcelony na tyle, że ciężko już myśleć o rywalizacji do samego końca. Zapowiada się super końcówka. Bramkarze se zrobili zdjęcie, Bono się teraz śmieje, ale po 90 minutach do śmiechu mu nie będzie. Sevilla walczy o każdy punkt niczym o tlen, hashtag Grzegorz Floryda. W każdym razie w tym meczu żadnego punktu nie będzie. Piłkarze z Madrytu skrupulatnie wykorzystali każdy błąd oponentów, a że było ich sporo, to sporo bramek będzie. Większymi frajerami od Sevilli są nietoperki, bo im nawet ta wygrana nie da wyjścia ze strefy spadkowej. Podczas 26. kolejki odbyło się El Clasico. Barcelona, wygrywając w tym meczu, jeszcze bardziej przybliży się do wygrania ligi. Ronaldo Araujo wygrać nie chciał, więc w dupcu samobuja, jednak okazało się, że jego koledzy, grając z jednym sabotażystą, i tak są w stanie wygrać z patałachami Realu. 2-1. Ponad 10 punktów przewagi na 12 kolejek do końca. Tego się już zepsuć nie da. Chociaż kto wie, jak Barcelona jechała na rewanż do Liverpoolu, to też każdy mówił, że 3-bramkowej przewagi się nie da roztrwonić. Dwie kolejki później Real Madryt, chcąc dać zadośćuczynienie swoim kibicom po derbowej przegranej, również przegrał. Podobno w Madrycie po tym meczu psycholodzy mieli pełne ręce roboty, a na rynku głównym były rozkładane dyby. Obydwa kluby walczą o europejskie puchary, z tym, że goście o Ligę Mistrzów, gospodarze o Ligę Europy. Łoniaki Williams zadecydował o wygranej i w ramach tej wygranej zawodnicy zebrali się i klaskali w rytm. W 30. kolejce Barcelona wygrała z Atletico, na szczyt tabeli nie ma co patrzeć, bo tam za dużo się nie zmieni, ale na dole jeszcze mogą być roszady. Girona ten sezon zaczynała od dna, ale zdołali zrobić tyle, aby spokojnie się ulokować w środku tabeli. Mając zapewnione utrzymanie, mogli spokojnie rozgrywać kolejne mecze i nawet zdołali wygrać z jakimiś chłopakami z Madrytu.
Cadiz musi walczyć o każdy punkt, aby utrzymać się w tej lidze. Z Atletico tak walczyli, że stracili tylko 5 bramek. Jest to niezły wynik i na pewno faworyzuje ich to względem oponentów w walce o utrzymanie. W 34. kolejce Barca wygrała ze Spaniolem i na 4 kolejki przed końcem została mistrzem ligi. Ale my skupmy się na rzeczach ważnych, czyli na pojedynku Atletiku i Celty Vigo o 7. miejsce. Podzielili się punktami, więc nikt tego 7. miejsca nie objął. Natomiast w przedostatniej kolejce Getafe musiało wygrać, aby wyjść ze strefy spadkowej. No i nie zgadniecie, wygrali, w dodatku nie z byle kim i nie w byle jaki sposób. Przykrywając jedną bramką doprowadzili do wyrównania i syn Juana Maty w 90. minucie dał zwycięstwo, które wyrzuciło Getafe z pozycji 18 na 14. Ostatnia kolejka, jeśli Osasuna wygra ten mecz, to ma europejskie puchary. No i ma europejskie puchary, bo wygrali. A jako ostatnie spotkanie tego odcinka, mistrz w pojedynku z Celtą Vigo, która gra o utrzymanie. Nie ma lepszego sposobu na przypieczętowanie wspaniałego sezonu, wyśmienitej taktyki Xaviego i wybitnej formy zawodników niż przegrana z Celtą w ostatnim meczu. Spójrzcie, jak zawodnicy Barcy świętowali mistrza oraz jak Xavi dawał popis na majku. Jeszcze tabela końcowa i klasyfikacja strzelców. No i to by było tyle. Jestem trochę chory. Zresztą możecie to słyszeć, więc wszelkie niedociągnięcia w audio musicie mi wybaczyć, nagrywa się to ciężko, ale zrobiłem co mogłem. Zostawcie łapkę, komentarz i tak dalej, ja się żegnam.